Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Shiro. Tak jak wam obiecałem, dzisiaj przejdziemy na dół. Choćbym miał to pociąć jak, nie wiem, choćbym się spieprzyć z tych schodów jeszcze raz, to i tak to zrobimy. Będę grał najostrożniej jak potrafię. Pachnie jak ziemia po deszczu. Nie wiem co oznaczają owe... Aha, dobra, już wiem co oznaczają owe... Owe problemy. No to było trochę nieprzyjemne, nie uważacie? Dobra, spalmy to. Nie wiem, co te mobki tutaj nam robią. Wkurzają mnie strasznie. Jeszcze większe utrudnienie. Dzięki, gro, bo ja ogólnie od samego początku dawałem sobie radę, prawda? No właśnie. Dogorywaj. No. Tam se to walni. Nie! Mar. No weź się, ulecz. Znaczy ulecz, ugaś się. Uga, nie ugaś się. O, prawie jeszcze padłem, świetnie. Wiecie, czy ja powiedziałem, że obiecuję, że ja zejdę na dół? No to może być trochę problematyczne pod tym względem. Może to być trochę problematyczne. W szczególności, że ja lubię eksperymentować. O, dobra, ale ten eksperyment nie wyszedł. Mamy pierwszą różdżkę, którą możemy... Co tu się dzieje? No, przestań, przestań! Czy ty gałganie? I już z okopów, pyk, pyk, pyk z laserka. Drugi idzie. No! Ja nie wiem, ty masz więcej szczęścia niż rozumu. Znów mamy te cholerne kryształy. Dobra, jak to piznie, to ino raz, prawda? No chyba nie. Ale na szczęście to się chyba spali. Tam mi ta kupa wyleciała. Nie było tego. Dobra kochani, witam was serdecznie w nowym odcinku Lojtych. Nie było tego, ale to było nie fair. Naprawdę to było nie fair. To co tutaj było, to było nie fair. Mamy krew, mamy kolejne piłeczki. Mamy bomby. To było naprawdę nie fair. Nie dość, że przegrywamy, gra widzi ewidentnie, jeszcze nam dokucza. Jeszcze nam jakieś spawnuje dziwne rzeczy. To było nie fair. Dobra, pierwsza różdżka już na górze. Tylko jak się do niej dostać? To jest pytanie za milion punktów. Odpowiedź to nie da się. Bez bomby się nie da. A nie, da się, dobra. Jednak się da. To trzeba zrobić kop. A kółko odpadło. Niech cię to nie zabije. 0,345 i mamy już iskrowe pociski. Tylko te są chyba lepsze. A nie, takie same. No ale ma delikatnie lepsze opóźnienie w rzucie. Tylko większy rozrzut. Znacznie. Uuu. Ej, dobra, to jest ciekawe. To jest ciekawe, naprawdę to jest ciekawe. Nie jest to rewelacja, ale już jest lepszy początek niż był do tej pory. No właśnie o tym mówię. Jak widzicie, coraz lepiej. Coraz lepiej. Powiedział to, po czym umarł. I nie żyje. Ło. No właśnie, i się już na początku podpalił, jak zwykle. Tam jest co, berserk? Różdżka? Nie, nie, wyposażoną w różdżkę. Palcie się, gamonie! Cóż to jest? Jakieś jajeczko. Zostaw... Jezu, jakie wy jesteście teraz szybkie? Co wam upiło? Ja nie wiem, no normalnie się rozpędzą teraz, to lecą jak WZ-ka w pokrzywy. Jak WZ-ka w pokrzywy. Umieraj, nie gadaj. Żegnamy pana. To jest to, co myślę. Nie, to nie jest to, co myślę. To jest ogień. Ugień. Ugień w sumie się przyda. Ale myślę, że woda bardziej by się przydała. Myślę, że stanowcza woda by się bardziej przydała. Chociaż tak jak w tym miejscu, no to jednak ugień. Born.
I nie chodzi tu wcale o żaden napój borny. I kopa mu. I pyk, wszystko wybucha. No, przejdziesz, przejdziesz. O, drugi pająk. Tego nie widziałem akurat. Ile tu jest oleju? Dobra, tych grudek nie złapiemy niestety. Tych grudeczek nie złapiemy. Powiedziałem, że w tym odcinku idziemy na dół i tak właśnie zrobimy. Wcale nie jest to, co myślicie. To nie jest menstruacja. Chociaż wygląda. Ale to, że coś wygląda, nie znaczy, że tak jest. Ja chcę po prostu wody już. Nie chcę spawnować żadnego kurde herosa. Żadnego bossa. I kusik, kusik. Napełnijmy tą buteleczkę. Znacznie będę się ubezpieczniej czuł z tą butelką. O nie! To są te duże. O, zabij się. Zabij się. Ile mogę w ciebie strzelać? Dobra, utopił się chyba. Jak się utopię, to będą jaja. Zapach gazu? No bez jaj, naprawdę? A jeszcze złapaliśmy koktajl. Świetnie. To jest ropa. No to ropa się powinna jarać, halo? Tu ta ropa to powinna normalnie się tlić. Tu już powinni być Amerykanie. Tu już powinni być Amerykanie. Oni bardzo lubią złoża ropy. O, ale pizło. Ty, amigo, ty mnie tutaj nie będziesz strzelał. Ja już się nawycierpiałem w poprzednim odcinku i w tym. Starczy mi. Ja chcę iść na dół. Mamy skrzynkę. A w niej... nie wiem co i się boję trochę. Ale chyba to nie bomba. Mikstura krew. Co ten koktajl robi? Wow! Dobra, ale wolę krew. Tu chyba musimy powoli już uciekać, bo ewidentnie... gaz nie jest nam korzystny, prawda? Właśnie, łatwopalny gaz. No w teorii nam nic nie robi takiego, ale... jak nie daj Boże, ja coś rozwalę i to coś wybuchnie, to mam tak przerąbane, że mi trampki spadną. O, właśnie na przykład tu. I na przykład nie daj Boże, bym... użył trochę ognia. Ale nie, to nie wybucha. Ej, ale da się to zniszczyć. Przydałaby się jedna jeszcze różdżka, no. Tylko jedna, bo w sumie jest bez rewelacji, jeżeli chodzi o nasz... nasz Boże. Jak to powiem, wysoko skaczą. Nasz arsenał na następną mapę. To już będą kopalnie. Dobra, przekonaliście mnie. Idę stąd. Spokojnie, już idę. Nawet mnie ten gold już nie obchodzi. Idziemy niżej. Bierz żyćko. I tak, rzucanie teleportacyjne. To nam niepotrzebne. Rzucanie daleko dystansowe nam też nie jest potrzebne. To nie jest głupie. O. Może wody? Dobra, weźmy to zakręcie. I zobaczmy, co my możemy z tego zrobić. Na pewno możemy sobie skrócić opóźnienie delikatnie. To już będzie teoretycznie na minusie. Tylko tak. Ładowanie 40, ładowanie 45. Tu jest bez tasowania. Moglibyśmy to zrobić w ten sposób. No, też bez rewelacji.
A szkoda, to było lepsze. Jeżeli zrobiliśmy to w ten sposób, tylko mana schodzi jak głupia. No właśnie, mana schodzi jak głupia. No bez ewolucji naprawdę te perki tutaj. Czy perki, te ulepszenia. Na dużym obszarze pojawiają się losowe małe wybuchy, to też jest do dupy. No nie, no to bez sensu. Trzeba tak samo razem z tymi trzema. Dobra, no zostajemy przy tym, co mieliśmy. Chyba, że sobie zrobimy to w ten sposób. Dostosowania, więc luz. Dobra. Zróbmy to tak, jak jest w tej chwili. Myślę, że inaczej tego nie zrobimy. Regenerujemy sobie wszystko. Lecimy dalej. Jakie pereczki nam się tu trafią? Dobra, trwała tarcza. Zyskujesz niewielką trwałą tarczę. Twoje zaklęcia są 5 razy mocniejsze, ale twoje maksymalne zdrowie wynosi 50 i nie może być zwiększone przez normalne serduszka. To jest do dupy, to jest glass cannon. Materializacja bomb. Zaklęcia bombowe można umieścić w polach na przedmioty i używać ich jak przedmiotów do rzucania. Wolę trwałą tarczę. Może to nam delikatnie przynajmniej przedłuży życie. Liczę na to. Nawet nie wiecie, jak ja na to kurde liczę. Obiecałem wam, że ci zejdziemy na dół i zejdziemy na dół. Choćbym miał normalnie szczeznąć. Nie mamy rewelacyjnych broni, no ale trudno. Ale trudno. O! Ej, to jest fajne! Jak głupio nie umrzemy, to naprawdę będzie spoko. Jak głupio nie umrzemy, to będzie naprawdę spoko. Bo tu będzie naprawdę bardzo ciężko umrzeć z tą perką. Nie chcę robić z siebie glass cannona, bo wiem, jak to się skończy. No, umrzyj ta. Który? No właśnie. Umieraj tam i tam. Weźmy tu jeszcze trochę ognia. Ale patrzeć, jak to fajnie wybucha, wiecie? Serio, to jest takie przyjemne do oglądania. Taki trochę ASMR. Ej, co mi się stało, że mnie tak przeleciało? Coś mi przeleciało. Kurde, no nie umrzyj, 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 nie umrzyj. Nie umrzyj, proszę, nie umrzyj. Zmyj się, uff. Kurde, prawie umarliśmy, wiecie? To tak głupio. No, oczywiście, ja jestem zbyt pazerny na takie rzeczy. No, weź się wyczyść. Kurde, no ja nie wiem, 30 HP. Znów prawie umieram. Co to jest? Feromon orbaków, tego nie potrzebujemy. Tu same szczurki. W ogóle dużo tych szczurów tutaj, nie uważacie? Naprawdę mega ich tu dużo. Trochę złota. Czemu wy tu już jesteście, co? Wiesz, wy jesteście za mocarne dla mnie. Serduszko! 30 HP. Nawet jestem skłonny ci to odpuścić, wiesz? Oby tylko znaleźć przejście na dół. Ja wiem, że nie mamy rewelacji, nie mamy dużo kasy, nie mamy nic w sumie dużo. Ale chciałbym przejść na dół. To był bait! Kurde, czacha. Aha. Czacha, proszę przestać. Krytyk! No nie mów to, że nie ma przejścia. Naprawdę? Jak mnie to zabije, to będzie komedia.
jest niebezpieczne. To jest serio niebezpieczne. 27 HP. Mamy zejście na dół, ryzykuję dosyć sporo. Nara. Dobra, 145 punktów HP. Proszę, coś fajnego. 1775, 0870 do dupy. 15,1 naprawdę. 1747 i 10,1. No bez jaj, no. Gorszego chłamu dostać nie mogliśmy. Serio, to jest chłam. To co tutaj jest, to jest chłam. Nic ciekawego, zero, nul. Ani w perkach, ani w niczym. To niby jest zaklęcie na rzut 6. No ale co nam tutaj, jak my nie mamy w ogóle perek? Nie mamy w ogóle praktycznie umiejętności. O. Szybszy ruch. Plaga szczurów. Umierający wrogowie produkują służące ci szczury. Wszystkie szczury stają się twoimi przyjaciółmi. Niewrażliwość na uderzenia wręcz. Nie otrzymujesz żadnych obrażeń od wrogich ataków z bliska. Ej, to nie jest głupie. No dobra. Zróbmy z siebie defendera. Ale te obrażenia to będą normalnie żałosne. Normalnie żałosne, powiem wam szczerze, to nasze obrażenia. Ale na szczęście teraz nie otrzymujemy żadnych obrażeń z wręcz. Jeszcze jakby podpalenie ogarnąć, to by było spoko. Jest pierwsza różdżka. O kurde, ale z tego już otrzymujemy. Tarczka tylko działa na pociski energetyczne. Tylko pociski energetyczne. Dobra, pierwsza różdżko, proszę daj nam coś fajnego. Kurde, naprawdę. Po co mi mgiełka z toksyn? Po co? O, mamy bebzika. Dobra, spoko. Kolejna różdżka. Która jest tu niżej? O, ale pięknie to wyszło. Dobra, co tu jest? Przyspieszenie. 0 na 50. O, i to zaczyna być fajne. Tylko to, kurde, ładowanie jest spore. Tylko to ładowanie jest spore. No, ale dobra, to jeszcze nie jest źle. Bo te DPS-y są żałosne. Te DPS-y są żałosne, ewidentnie. O, 140 HP, dobra, nie jest źle. Damy radę. Tam coś wybucha non-stop. A ja nie wiem co. Au! Jak to co wybucha? Jaj, co wybucha? Jezu, ile was tu jest? Jak to się robi ciężkie? Au, 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 au. Nie bierz złota. Nie bądź pazerna świnia. Rozwalaj to, rozwalaj, rozwalaj. Au. Au. No czacho, jeszcze ty tutaj. No kurde, nie. Nie, nie chapaj mnie, mam bloka. Au, 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 au. A, szczurki nam w sumie już nic nie robią. O, umieraj. Umieraj. No, kurde, serio. No, tych szczurów cały czas bloki mamy. Co mnie tu kąsa? Co mnie tu kąsa, przepraszam bardzo. Jakieś szczury. O kurde. Dobra. To wyszło. Na szczęście mam jeszcze trochę HP. Nie jest źle. Musimy trochę kasy jeszcze zebrać, żeby coś sobie kupić na następnej mapie, bo jest naprawdę bieda. Jest naprawdę bieda.
Ja nie sądziłem, że mnie tak Noita będzie walić w bambuko. O Jezu, dobrze, że ja wziąłem to blokowanie. Dobrze, że ja wziąłem to blokowanie. Kula energii. I skoncentrowane światło. Magiczny pocisk. Ej, dobra, to już jest ciekawe. Ja ją chyba za tą magiczną chmurkę wziął, wiecie? Co to za pudełko poleciało? To jest chmura alkoholu? Serio? Nie, to jest bez sensu. To jest bez sensu. Kurde, ile was tu jest? Ile was tu jest? Jak zwykle znów muszę walczyć. Ja chciałem tylko żyć pokojowo. Chciałem tylko być kim jestem. Dobra kochani, tak jak wam powiedziałem, zaraz wracamy. Dobra moi drodzy, wróciłem po naprawdę wielu starciach, ale udało mi się, więc spoko. Wysoka mana, niska pojemność jednorazowo. Twoja bieżąca różka traci połowę pojemności, ale zyskuje manę. To nam nie jest potrzebne. Niewrażliwość na elektryczność też nie jest potrzebna i pokój z bogami też nie jest mi to potrzebne. Niestety jest straszna lipa, jeżeli chodzi o różki. Możesz majsterkować przy różkach w dowolnym miejscu, to jest zajebiste. No to kochani, mamy to. Mamy jednego z lepszych perków. Niestety... No, jeżeli chodzi o nasze przedmioty, nie wiem, czy mi się uda tam wejść. Nie uda mi się już wejść, niestety. Ale może mi się tak to uda zrobić. No co, mamy skoncentrowane światło, które zmniejsza nam cooldowna. Mamy dwa pociski dyskowe, bomby i latarkę plus czarne dziury. Dzięki czemu możemy mieć bomby nieograniczone, to jest spoko. O! Aż ty gałganie. Miałem świetnego rana, naprawdę świetnego rana, ale w jednej chwili po prostu zabiła mnie lawa i to w jednej chwili. Miałem 100 praktycznie HP i coś cykło i pierdyknęło i nie wiem. Nie wiem co się stało, nie mam pojęcia, nie wiem czy to był bug, czy to było co. Ale tak wściekły to ja już dawno nie byłem jak wtedy. Powiem osobiście. W sumie już chyba godzinę próbuję dojść do tego zimowego biomu i mi strasznie, ale to strasznie nie idzie. I zaraz dając życie znów przegram się w kurze i wyłączę. Bo naprawdę te moby już są tutaj dosyć potężne. Widzicie, mamy sporo kasy. Więc no szkoda byłoby to stracić. Szkoda byłoby naprawdę to stracić, bo mamy naprawdę świetne teraz podejście. Może nie takie jak wtedy. Dobra, co tu jest? 013, 070. Spiralny strzał to jest lipa. Błyskująca bomba to jest lipa, ale podwójne zakręcie może być ciekawe. Zróbmy sobie na czwóreczkę. No, przestańcie. Przestańcie mnie tutaj gnębić, proszę. Na to ja nie liczę, że to jakoś dobrze wyjdzie, no bo ta mana nam spada mocno. Ale w sumie dwa strzały na raz zamiast prędkości, no, też nie jest to złe. Też nie jest to złe. Dzięki temu zabijamy te przynajmniej na raz. To jest bardzo fajne. Tyką się w krwi, o właśnie. Mówię, chcę dojść jak najdalej teraz. Nie, ja to po prostu w pani moment znam. Jak tylko włączam nagrywanie w jednej chwili, idzie mi źle. Po prostu naprawdę bardzo źle. Ja to pierdzielę. Mamy dużo kasy. Będę starał się po prostu dojść na sam dół. Na sam jużki dół. Tylko, no... Nie, dobra, przegięłeś. Niebezpieczne światło. To wypierdziela. To wypierdziela, bo... To jest naprawdę niebezpieczne. Prawie padłem przez głupotę. To przez mega głupotę, dlatego nie zastanawiając się dalej, po prostu się dokopiemy do tego dołu. Choćbym miał walczyć z bogami, to i tak się dokopię. No nie. Miałem takie fajne perki, które mi pozwalały odbijać pociski. Naprawdę, byłem praktycznie nieśmiertelny. Byłem nieśmiertelny, totalnie byłem nieśmiertelny i oczywiście musiałem paść przez jakąś głupotę.
Typu właśnie. Typu właśnie. Dobra, udało się. Jesteśmy niżej. Jesteśmy, kochani, niżej. Mam nadzieję, że tym razem jakieś różdżki będą do kupienia, bo jest naprawdę lipa pod tym względem. No ale znów oczywiście nie. Oczywiście znów nie. Ale jedyne, co jest fajne, to poczwórne zakręcie. O, to może być ciekawe. Krąg przemieszczania to jest chyba lipa. Skała, ewentualnie toksyczny śluz w kwas. Wsunięcie wybuchu, podwójne zaklęcie. Krąg kwasu, czarna dziura z wyzwalaczem, to w sumie też kupimy pewnie. I tak, zobaczmy, jak to się będzie sprawować. Jeżeli damy teraz poczwórne, to mana już w ogóle będzie siadać. Czemu to poczwórnie nie działa? A bo my nie mamy poczwórnego zaklęcia, no właśnie. Oj, no właśnie. No właśnie, nie mamy poczwórnego zaklęcia. Ale jeżeli dalibyśmy zamiast tego to, no to równie lipnie wychodzi, niestety. No tu jest ładowanie many 20. Kurczę, gdyby tu było ładowanie many, albo tutaj nawet ładowanie many, to byłbym jeszcze w stanie nawet to wziąć. No ale nie mamy w ogóle żadnych różdżek, nic nam się nie trafia. Totalnie, kurde, nic. Nic a nic. Jestem zły, naprawdę jestem zły, bo no gra ewidentnie, jak już nam coś idzie, to robi nam na złość, robi nam strasznie na złość. Robi nam na maksa na złość. I tak to właśnie wygląda. Ale dobra, kupujemy jeszcze to. Wkładamy sobie te czarne dziury do środka. Resetujemy się. Idziemy wybrać perka i kończymy odcinek, bo ja już mam dosyć dzisiaj tej gry, naprawdę dosyć. I tak, zwiększa zdrowie jednorazowo, zyskujesz premię 50% zdrowia do więcej maksymalnego zdrowia, spoko. Bez majsterkowania przy różkach. Nie można już majsterkować przy różkach, ale wrogowie mogą upuścić krwawe pieniądze. No nie, no nie po to mamy to, żeby teraz kombinować. Niewrażliwość na wybuchy też jest w sumie spoko. Ale wiecie co, zastanawiam się, czy by nie wziąć HP-ka. Ale niby wybuchy też są fajne. Dobra, wybuchy. Mamy większość zaklęć, która jest nieograniczona, oraz błogosławieństwo, gdzie możemy majsterkować przy różkach w każdym możliwym miejscu. Gra nas niestety nie oszczędza, jeżeli chodzi o... No naprawdę, jeszcze się zablokujesz? Nie oszczędza nas, jeżeli chodzi o różdżki. Naprawdę jest straszna, straszna lipa. Ale to taka, że o matko. Ale jebło. Jebło totalnie. Jeszcze to zaraz wybuchnie, no bez jaj. Przestań do mnie strzelać, gnoju. Oj, naprawdę, ciężki orzek do zgryzienia. Co tu jest? Co ja w ogóle bym to kopnął w tą stronę? I walnął tam im bombkę. Tak, na dzień dobry, do widzenia. Spierdzielamy stąd, spierdzielamy stąd, spierdzielamy. Dobra. To właśnie, niestety te pociski są do dupy, jeżeli chodzi o te moby. O moby blaszane. To widać, że to nic im praktycznie nie robi. Nic im to praktycznie nie robi. A jak na nas trafi, to raczej padniemy w miejsce. Raczej padniemy z miejsca, a wolałbym jednak nie... Nie paść. Ile tu masz HP? I co mnie tutaj zaczęło walić? Dobra, spierdzielamy stąd. Ewidentnie nie mamy broni niestety na tych tałatajów. Ale jestem dobry. Tak serio to nie, ale... Zaraz zostanę własną bronią i się skończy. O, chodź tu, chodź tu. Nie. No i to by było chyba na tyle, co?
fuck, 1 HP. No nie mam jak tego już przejść. Niestety, kochani, nie mam jak tego przejść. Tam jest różdżka, ale nawet nic z tym nie zrobimy. Mam niby czarne dziury. No jeszcze gorzej. Zamienił stryjek siekierkę na kijek, kurwa! Dobra. Ja mam tego, kochani, dosyć. Ja mam, kochani, tego dosyć. Trudno, połączę to w 2 odcinki. To długo nie potrwało. 2 minuty, koniec, game over. Dziękuję. Dobra, kochani, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, zmęczony jak jasnych. No. Trzymajcie się. Hej, hej.